Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, zborom galackim. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do inszej Ewangelii, która nie jest inszą, tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba, opowiadał wam Ewangelię mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Jakośmy przed tym powiedzieli i teraz znowu mówię, jeśli by wam kto inną Ewangelię opowiadał mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. Albowiem teraz, że do ludzi was namawiam, czyli do Boga, albo szukam li, abym się podobał ludziom? Zaiste, jeślibym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmuję wam, bracia, iż Ewangelia, która jest opowiadana ode mnie, nie jest według człowieka, albowiem ja anim jej wziął, anim się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Boście słyszeli o mojem obcowaniu niekiedy w żydostwie, żem nader prześladował zbór Boży i burzyłem go i postępowałem w żydostwie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych. Ale gdy się upodobało Bogu, który mię odłączył z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej, aby objawił syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnet, że nie radziłem się ciała i krwi, anim się wrócił do Jeruzalemu, do tych, którzy przede mną byli apostołami, alem szedł do Arabii i wróciłem się zasie do Damaszku. Potem po 3 latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem i mieszkałem u niego 15 dni. A inszego m z apostołów nie widział, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A co wam piszę? Oto się przed Bogiem oświadczam, żeć nie kłamie. Zatem przyszedł do krain Syrii i Cylicyi, a byłem nieznajomym z twarzy zborom żydowskim, które są w Chrystusie, lecz tylko byli usłyszeli, iż ten, który prześladował nas niekiedy, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył, i chwalili Boga ze mnie. Potem, po 14 latach, wstąpiłem zasię do Jeruzalemu z Barnabaszem, wziąwszy z sobą i Tytusa, a wstąpiłem według objawienia i przełożyłem im Ewangelię, którą każę między poganami, a zwłaszcza zacniejszym, bym snać nadaremno nie bieżał, albo przedtem nie biegał. Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się, a to dla wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność nasze, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolę podbili, którymeśmy i na chwilkę nie ustąpili i nie poddali się, aby u was prawda Ewangelii została. A od tych, którzy się zdadzą być czymś, acz jakimi niekiedy byli, nic mi na tem, bo osoby człowieczej Bóg nie przyjmuje. Ci, mówię, którzy się zdali być czymś, nic mi nie przydali. Owszem, przeciwnym obyczajem, widząc, iż mi jest zwierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jako Piotrowi między obrzezanymi, albowiem ten, który był skuteczny przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skuteczny był i we mnie między poganami.
I poznawszy łaskę mnie daną, Jakub i Kefas i Jan, którzy się zdadzą być filarami, podali prawicę mnie i Barnabaszowi na towarzystwo, abyśmy my między poganami, a oni między obrzezanymi kazali. Tylko upomnieli, abyśmy na ubogich pamiętali, o com się też pilnie starał, abym to uczynił. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem się mu w twarz i był godzien nagany, albowiem przedtem, niż przyszli niektórzy od Jakuba, wespół z poganami jadał, a gdy ci przyszli, schraniał się i odłączał, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. A wespół z nim obłudnie się obchodzili i drudzy Żydzi, tak że i Barnabasz uwiedziony był tą ich obłudą. Ale gdym obaczył, iż nieprosto chodzą w prawdzie Ewangelii, rzekłem Piotrowi przed wszystkimi, ponieważ ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż pogan przymuszasz po żydowsku żyć? My, którzyśmy z przyrodzenia Żydowie, a nie z pogan grzesznicy, wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, przez to, że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. A jeśli my, szukając, abyśmy byli usprawiedliwieni w Chrystusie, znajdujemy się też grzesznikami, tedyć Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj tego, Boże. Albowiem, jeśli to, com zburzył, znowu za się buduje, przestępcą samego siebie czynię, bom ja przez zakon zakonowi umarł, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam tej łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedyć Chrystus próżno umarł. O, głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany i między wami ukrzyżowany? Tego tylko radbym się nauczył od was. Z uczynków li zakonu wzięliście ducha, czyli z słuchania wiary? Takeście głupi, począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie? Takeście wiele cierpieli darmo, jeśli tylko i darmo. Ten tedy, który wam dodaje ducha i czyni cuda między wami, z uczynkówże zakonu to czyni, czyli słuchania wiary. Tak jako Abraham uwierzył Bogu i przyczytano mu to ku sprawiedliwości. Widzicie tedy, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahamowymi. A upatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem. Albowiem, ile ich jest z uczynków zakonu, pod przekleństwem są, bo napisane: przeklęty każdy, który by nie został we wszystkim, co napisane w księgach zakonu, aby to czynił. A iż przez zakon nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest stąd, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zakon nie jest ci z wiary, lecz człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie. Ale Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Albowiem napisane: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Aby na pogan błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w Chrystusie Jezusie i abyśmy obietnicę ducha wzięli przez wiarę.
Bracia, po ludzku mówię, a wszak i człowieczego testamentu utwierdzonego nikt nie łamie, ani do niego co przydaje, lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasieniom jego jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniu twemu, które jest Chrystus. To tedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po 430 lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą. Albowiem, jeźliż z zakonu jest dziedzictwo, już ci nie z obietnicy, lecz Abrahamowi przez obietnicę darował je Bóg. Cóż tedy zakon? Dla przestępstwa przydany jest, ażby przyszło ono nasienie, któremu się stała obietnica, sporządzony przez aniołów i przez rękę pośrednika. Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest. Zakon tedy jest, że przeciwko obietnicom Bożym? Nie daj tego, Boże! Albowiem, gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwieć by z zakonu była sprawiedliwość, ale pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa była dana wierzącym, a przedtem, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, wespół zamknieni, będąc w tę wiarę, która potem miała być objawiona, a przetoż zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Mówię tedy, bracia, pokąd dziedzic jest dziecięciem, nic nie jest różny od sługi, panem będąc wszystkiego, ale jest pod opiekunami i dozorcami aż do czasu zamierzenia ojcowskiego. Także i my, gdyśmy byli dziećmi, pod żywioły świata byliśmy zniewoleni, lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego, syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem, aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa przysposobienia za synów dostąpili. A iżeście synowie? Przetoż posłał Bóg ducha syna swego w serca wasze, wołającego Abba, to jest Ojcze. A tak już więcej nie jesteś niewolnikiem, ale synem. A ponieważ synem, tedy i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Aleć na on czas, nie znając Boga, służyliście tym, którzy z przyrodzenia nie są bogowie. A teraz, poznawszy Boga, owszem, i poznani będąc od Boga, jakoż się zaś nazad wracacie ku żywiołom mdłym i mizernym, którym zaś znowu służyć chcecie? Przestrzegacie dni, miesiące i czasy i lata. Boję się o was, bym snać darmo nie pracował około was. Bądźcie jako ja, gdyżem i ja jest jako wy, bracia, proszę was. W niczemeście mnie nie ukrzywdzili, bo wiecie, żem w słabości ciała wam z przodku Ewangelii opowiadał, a pokuszenia mego, które było w ciele mojem, sobie nie lekceważyliście. Aniście niem gardzili, aleście mnie jako anioła Bożego przyjęli i jako Chrystusa Jezusa. Jakież tedy było błogosławieństwo wasze? Albowiem wam daję świadectwo, iż by była rzecz można, dalibyście mi byli, wyłupiwszy oczy wasze. Takżem się stał nieprzyjacielem waszym, prawdę wam mówiąc,
pałają ku wam miłością niedobrze. Owszem, chcą was odstrychnąć, abyście ich miłowali. A dobra rzecz pałać miłością w dobrem zawsze, a nie tylko gdym jest obecnym u was. Dziadki moje, które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was. Chciałbym teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ wątpię o was. Powiedzcie mi, którzy pod zakonem chcecie być, nie słuchacież zakonu? Albowiem napisane, iż Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, a który z wolnej, według obietnicy. Przez co znaczą się insze rzeczy, albowiem te są one dwa testamenty. Jeden z góry synajskiej, który rodzi w niewolę, a ten jest jako Agar, albowiem Agar jest góra Synaj w Arabii, a stosuje się do niej teraźniejszej Jeruzalem, bo jest w niewoli z dziadkami swoimi. Lecz ono górne Jeruzalem wolne jest, który jest matką wszystkich nas, albowiem napisano, rozwesel się, niepłodna, która nie rodzisz, porwij się, a zawołaj, która nie pracujesz w porodzeniu, bo ta opuszczona wiele ma dziatek, więcej niż ta, która ma męża. My tedy, bracia, tak jako Izak, jesteśmy dziadkami obietnicy. Ale jako na on czas ten, który się był urodził według ciała, prześladował tego, który się był urodził według ducha, tak się dzieje i teraz. Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jej, albowiem nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej, a tak, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, iż jeśli się obrzezywać będziecie, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam się zasię przed każdym człowiekiem, który się obrzezuje, iż powinien wszystek zakon pełnić. Pozbawiliście się Chrystusa, którzykolwiek się przez zakon usprawiedliwiacie. Wypadliście z łaski, albowiem my, duchem z wiary, nadziei sprawiedliwości oczekujemy, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna. Bierzeliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłusznymi prawdzie? Ta namowa nie jest ci z tego, który was powołuje. Trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza. Ja mam nadzieję o was w Panu, iż nic inszego rozumieć nie będziecie. A ten, który was turbuje, odniesie sąd, ktokolwiek jest. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzeskę karzę, czemuż jeszcze prześladowanie cierpię? Toć tedy zniszczone jest zgorszenie krzyżowe. Bo dajże i odjęci byli, którzy wam niepokój czynią. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia, tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Bo wszystek zakon w jednym się słowie zamyka, to jest w tem, będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie. A jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzajcież, abyście jedni od drugich nie byli strawieni. A to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Lecz jeśli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteście pod zakonem.
a jawneć są uczynki ciała, które te są cudzołóstwo, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jaką i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu. Albowiem, którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc. Bracia, jeśli by też człowiek zachwycony był w jakim upadku, wy, duchowni, naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Albowiem, jeśli kto mnie ma, żeby czem był, nie będąc niczem, takiego zawodzi własny umysł jego. Ale każdy niechaj własnego swego uczynku doświadcza, a tedy sam w sobie chwałę mieć będzie, a nie w drugim. Albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie. A niech udziela ten, który bywa nauczany w słowie, temu, który go naucza ze wszystkich dóbr. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem cobykolwiek siał człowiek, to też rządź będzie, bo kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie. Ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A dobrze czyniąc, nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządź będziemy nie ustawając. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Widzicie, jakim długi list wam napisał ręką moją? Którzykolwiek chcą być pozorni według ciała, ci was przymuszają, abyście się obrzezali, tylko aby dla krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli. Albowiem ci, którzy się obrzezują, nie zachowywują zakonu sami, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili. Ale ja nie daj Boże, abym się miał chlubić tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest świat ukrzyżowany, a ja światu. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale nowe stworzenie. A którzykolwiek według tego sznuru postępować będą, pokój na nich przyjdzie i miłosierdzie, i na lud Boży Izraelski. Na ostatek niechaj mi nikt trudności nie zadaje. Albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele mojem. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.